bardzo dobrą rolę. Coś takiego stało, bo przecież jeszcze jakiś czas temu wasz współlider miał nawet taki pomysł, żeby w ogóle likwidować PIT, CIT, VAT, NFZ. Były takie pomysły. Co się stało, że w tym radykalizmie się tak jakoś nie zapędziliście, tylko się jednak cofnęliście? Tu pani referuje niektóre hasła partii Korwin. Partia Korwin obecnie zmieniła nazwę na Nowa Nadzieja, jest pod przywództwem Sławomira Mentzena i wydaje mi się, że pod nowym przywództwem przybrała bardziej, powiedziałbym, pragmatyczny kurs. Po prostu ubiera się w nowe szaty. A ponadto, nie, po prostu wydaje mi się, że jesteśmy bliżej rządzenia niż kilka lat temu i zaczynamy przedstawiać program, który można wprowadzić w życie w Polsce. Czyli bardziej realne, a tamte były w ogóle pomysły księżycowe. Uzgodnione z koalicjantami. Przypomnę, że ja jestem liderem Ruchu Narodowego i my jako Ruch Narodowy nigdy nie postulowaliśmy likwidacji wszystkich podatków, podobnie nie postulował Grzegorz Braun, więc my wewnątrz Konfederacji też uzgadniamy ze sobą pewne kompromisy programowe. Rozmawiamy o tych sprawach i ideałem osób o poglądach libertariańskich, konserwatywno-libertariańskich czy konserwatywno-liberalnych jest państwo minimum. To, żeby nie było podatku dochodowego w ogóle. Natomiast nasze samorządy są uzależnione od podatku dochodowego. Z czego mielibyśmy dofinansować, budżet jest uzależniony od podatku dochodowego. PIT, gdyby więc nie było to, co CIT. Tu zostało przedstawione, to jest pewien rodzaj, powiedziałbym, realistycznego, pragmatycznego, pragmatycznej propozycji. No dobrze, oznacza to, że likwidujemy PIT, CIT, radykalne ZUS, NFZ, uproszczenie podatkowe. Fundusz Pracy. Tak pisał Sławomir Mentzen w 2016 roku. No jeżeli tylko można, to trzeba iść w tym kierunku. Upraszczać system finansów państwa tak, żeby zwykły obywatel coś z niego w ogóle rozumiał. No i co w zamian za NFZ? Konkurujące fundusze ubezpieczeń zdrowotnych. Prywatne, rozumiem, tak? Prywatne fundusze już są na rynku. Powinny być prawnie lepiej uregulowane, że jeżeli gwarantują komuś jakieś świadczenia, to żeby musiały tych świadczeń udzielić. Bo w tej chwili mamy, wydaje się, swego rodzaju próżnię regulacyjną polegającą na tym, że można przyjąć składkę za prywatne, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, ale jednocześnie nie musieć później udzielić sprawy świadczenia, które się deklaruje. To jest luka, którą trzeba wyeliminować. I miejsce na prywatne, dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne powinno być, oczywiście. Natomiast obok zarządzania tą składką, która trafia do sektora publicznego. To się musi uzupełniać, ten system musi być komplementarny. Sztandarowym waszym pomysłem było, żeby wprowadzić dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. I co z tym postulatem? Jest aktualny i on jest wdrażany w tych projektach ustaw podatkowych, które w tej chwili są prezentowane. Ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, nie powinien być zmuszany do dobrodziejstwa publicznych ubezpieczeń zdrowotnych. Ale wtedy istnieje ryzyko, groźba, że nie będzie pieniędzy na wypłacanie świadczeń obecnym emerytom. Nie będzie, dlatego że przedsiębiorcy są nie tak wielką mniejszością. Większość dochodów składkowo-budżetowych to nie są te ZUS-y od przedsiębiorców. Przedsiębiorcy są po to, żeby wypracowywać dochody i od tych dochodów płacić podatek dochodowy. Ci, którzy prowadzą osobową działalność gospodarczą, to jest około 2 milionów osób. No to jest jasne, potężne. I oni są po to, żeby wypracowywać dochód i płacić podatek dochodowy, a karanie ich ZUS-em podnoszonym w dodatku automatycznie co roku w relacji, zdaje się, do pensji minimalnej jest złym mechanizmem. Złym mechanizmem. Przedsiębiorcy i ludzie na działalności są od tego, żeby zarabiać jak najwięcej i proporcjonalnie do zarobków płacić podatek dochodowy. No, szef Nowej Nadziei, czyli Sławomir Mentzen, miał być taki pomysł, żeby każdy dorosły Polak, jak skończy 18 lat, to płacił taki podatek w wysokości 250 zł miesięcznie. Tak. To referuje no pani pomysły sprzed bardzo wielu lat. No ale o chwileczkę. Popularne w niektórych środowiskach wolnościowych. A, czyli rozumiem, że teraz następuje metamorfoza po prostu. Jesteście jak kameleon, dostosowujecie się do sytuacji, rozumiem, ja tak? Ja bym to nazwał dojrzewaniem pewnych koncepcji i pewnych pomysłów. Ja osobiście, nie, mówię zupełnie poważnie. Ja znam środowisko wolnościowe, czy konserwatywno-liberalne, czy libertariańskie od 20 lat, bo idziemy, można by powiedzieć, równoległym krokiem. Ja działałem w środowiskach narodowych, inni ludzie o prawicowych poglądach działali w środowiskach konserwatywno-liberalnych. Znam ich pomysły, uważam, że w ich środowisku zawsze był taki tygiel intelektualny bardzo różnych koncepcji, które oni chcieliby realizować w Polsce. Nie wszystkie są możliwe. Czy to ze względu na ograniczenia Unii Europejskiej, czy ze względu na ograniczenia polskiej konstytucji, czy ze względu na ograniczenia finansów publicznych i budżetu państwa polskiego, czy ze względu na ograniczenia sondażowo-demokratyczne. Mam wrażenie, że zakładacie nową maskę. Natomiast nie, staramy się przedstawić program, który po prostu zrealizujemy i to jest zła wiadomość dla wszystkich naszych przeciwników, bo oni by chcieli widzieć w nas fantastów, chcieliby widzieć w nas ludzi oderwanych od rzeczywistości, a my przedstawiamy realistyczny, pragmatyczny program, na którym zwykli ale Polacy skorzystają. Ale wcześniej pan może nie przyznał tego bezpośrednio, ale jednak pośrednio tak, że te pomysły dotyczące likwidacji wszystkiego, czyli PIT-u, CIT-u, VAT-u i
Podatki powinny być niskie i proste. Z tym się zgodzi prawie każdy. To uznał pan, że te propozycje były jednak nierealne. No trochę oderwane od rzeczywistości, tak czy nie? Pani redaktor, tak jest z bardzo wieloma ideałami. Mamy ideały, te ideały są odległe od rzeczywistości i pracujemy w swoim życiu po to, żeby zbliżyć się do tych ideałów, tak? A czy będzie zlikwidowany zasiłek pogrzebowy? Czy chcielibyście zlikwidować? Bo też mieliście takie plany. Nie wiem, to jest kwestia z punktu widzenia tych spraw globalnych dotyczących całego systemu finansów publicznych. Drobnica, w gruncie rzeczy dosyć marginalna. Może marginalna, ale dla przeciętnego Polaka może nie jest marginalna generalnie organizacja pochówku, jeżeli umrze ktoś z naszej rodziny. Z naszej perspektywy wydaje się, że na tyle marginalna, że do tego momentu nie przedstawiliśmy w tej sprawie stanowiska. Słuchacz pyta, skoro Konfederacja ma nie podnosić podatków, a pan podczas prezydenckich wyborów obiecał nie podpisywać ustaw podnoszących podatków, to dlaczego zagłosował pan za podatkiem od zbiórek? I potem się jeszcze pan tłumaczył, że to zgodne z programem partii. Nie głosowałem za podatkiem od zbiórek i gdybyśmy mieli osobną ustawę tylko na ten temat, to z pewnością głosowałbym przeciwko temu. Głosowaliśmy przeciwko poprawce, w której PiS wprowadzał ten przepis. Natomiast faktycznie w jednym z głosowań zagłosowaliśmy za tą ustawą, ponieważ była to ustawa, którą PiS przedstawił jako ustawę deregulacyjną, w której był cały szereg rozwiązań, z którymi się zgadzaliśmy. I na tamtym etapie głosowań te nasze analizy, które mieliśmy z naszego biura legislacyjnego dotyczącego zniesienia różnych głupich ograniczeń, kształtowały nasze stanowisko. Natomiast później dopiero było jasne, że oni dopisali do tej ustawy ten nieszczęsny podatek od zbiórek i już kiedy to wracało z Senatu, nie wspieraliśmy tej ustawy w głosowaniu. Po prostu PiS działał chytrze, jak działa wielokrotnie, doklejając niekorzystne przepisy do stosunkowo, powiedzmy, pozytywnej z naszej perspektywy ustawy. Więc można by powiedzieć, że to wszystko wynikało z zawikłania procesu legislacyjnego i z pewnego złego standardu, który PiS tworzy od czasu pandemii, to znaczy przedstawiania nie ustaw na jeden temat, tylko łączenia